Dzień dobry, bardzo. Godzina 6. Kuba już od godziny w pracy i czas się zabrać i za moją. Wczoraj padliśmy jak kawki dosyć wcześnie, bo chyba koło 22 tam już w łóżku byliśmy i spaliśmy. Zatem za wiele w nocy nie popracowałam, co jest bronią. No, jest gorący sezon i jest bardzo dużo pracy, zatem ja nie bardzo mam czas na lenienie się i chodzenie spać za wcześnie. Nie wiem czemu, ale nie lubię pracować w dzień. Zupełnie nie lubię pracować w dzień. Nie idzie mi to. Rozprasza mnie. Czuję się nieskoncentrowana. Chyba jestem jednak nocnym stworzeniem. Ale tak abstrahując już od tematu pracy, powiem wam, że zauważyłam jeden duży minus rzęs. Zmywanie makijażu jest koszmarne. Tak jak z twarzą nie ma problemu, bo wiecie, czech, 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 załatwione. Tak oczu nie powinnam na razie moczyć, nie powinnam pocierać, nie powinnam zmywać niczym przez 2 dni, czyli jeszcze teoretycznie dziś. No i to widać. Widać, że ten makijaż oka bardzo zawodzi i nie wygląda dobrze. Nie wie, nie wierzę, nie wierzę, że mama zaczęła nagrywać i wysyłać mi filmy dla was. Nie, jak super! Będę łączone vlogi. Filip właśnie włączyła Kuby komputer. I dziki kot z Podkarpacia. No dobra, nie dziki, udomowiony. Ale tutaj próbuje coś zrobić. A, ja wiem, ona próbuje się dostać do szafy. Na wszystkie dostępne sposoby. Uchyliła ją sobie. I teraz poluje. Poluje na wejście. Uda się, czy się nie uda? Oczywiście zaraz ją wyciągnę, jak wejdzie, ale jestem ciekawa, czy skuma, jak wejść. Czy odpuści. Chyba odpuści. Filip jest pod tym względem typowym kotem. Jak widzi tylko jakieś pudełko, do którego można wejść, lub małą dziurkę, gdzie można się zmieścić, to wiadomo, że za chwilę tam będzie siedziała. No właśnie o tym mówię. A sprawdzę, co tam jest. A już się spakowałaś na wyjazd? To jadę z tobą. Próbuję Kubę namówić, żebyśmy zabrali Filipę ze sobą, jak będziemy się wyprowadzać. Ale chyba nie bardzo chce. Mówi, że zaadoptujemy kota ze schroniska. O, kolejne podejście do szafy. O, już prawie. Już prawie się udało. Prawie sukces. Już prawie, prawie. Jest. No to teraz przepraszam bardzo, ale muszę niestety wyciągnąć pewną kotkę z szafy. Ale zobaczcie, jak długo kombinowała, żeby wejść, ale w końcu się udało. Dobra, idę ją wyciągnąć, bo będzie draka. Okej, okay, my na zakupach z teściową tym razem. Widzę, że są w dekoralu. Co oznacza, że prawdopodobnie jakiś mały remont się szykuje bardzo fajnie. Przy remontach jest strasznie dużo roboty, ale później efekt jest, wiecie, wart tego wszystkiego. Za to ja się bardzo cieszę. Później jedziemy na działkę. Nie wiem, czy uda mi się coś wam pokazać. Zobaczymy, jak to będzie. I takie doczesne zakupy. Jesteśmy w kuchni, pozwólcie, że wykorzystam ten czas, w którym będę robiła kolację, obiad. Dzisiaj nam się zeszło niestety. Do opowiedzenia pewnych historii, więc storytelling time!
Ale najpierw umyję paprykę. Ogólnie chciałam opowiedzieć historię Asi i Irka. Jest niezwykle wzruszającą, która... Ciężko powiedzieć, żeby miała dobre zakończenie, bo to zakończenie nie jest dobre, ale daje wiarę w ludzi. Jakiś czas temu, myślę, że 2 lata wstecz, mailowo odezwała się do mnie kobieta, blogerka, z informacją, że walczy o życie swojego męża. I czy nie chcielibyśmy pomóc jako firma? Cóż, wyjaśniła sprawę dokładnie, że mąż miał raka, teraz ma przerzuty. I jak się okazuje, są możliwości leczenia, tylko są nierefundowane i są bardzo drogie. Chyba jedna dawka leku kosztowała 10 tysięcy, czy coś takiego. Oczywiście mnie to bardzo chwyciło za serce, gdyż moje bliskie osoby odeszły z tego świata ze względu na tęże przypadłość, jaką jest nowotwór. I gdy ktoś mówi nowotwór, ja nie potrafię przejść obojętnie. Tak się stało i tym razem. Co mogłam, to wysłałam. Wysłaliśmy wtedy książki na aukcję charytatywną, żeby dziewczyna mogła je sprzedać lub zrobić licytację. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że nie mogliśmy przekazać kasy ze względów formalnych. Ale śledziłam przez ten cały czas losy Asi i Irka. To są bardzo dojrzali ludzie z dzieckiem. Syn Asi Irka również ma na imię Irek. I chyba 4 czy 6 dni temu doszła do nas przykra wiadomość, że Irek zmarł. I wiecie, w człowieku budzi się taka myśl, szkoda, że nie udało się wygrać tej walki. To bardzo przykre i tak dalej, i tak dalej. Taki bardzo ludzki, normalny odruch. Myślę, że nie tylko ja miałam taką myśl, wizję w głowie, że coś takiego się pojawiło, że to przykre, że walka przegrana. Natomiast dzisiaj Asia na swoim fanpage'u, czy też na stronie prywatnej, nie pamiętam, już nieistotne, to jest kwestia nomenklatury, napisała, że oni od początku wiedzieli, że nie walczą o życie, tylko o czas, o każdy dzień, każdą minutę i każdą sekundę. Że to było dla nich priorytetem, że to było warte każdej ceny. I w ten sposób chcę przekazać innym osobom walczącym nadzieję, że nawet jeżeli walka nie jest ostatecznie wygrana, to każda sekunda i minuta się liczy. Mi to przyniosło pewną myśl. Jak trzeba być dojrzałym w momencie, gdy się traci męża, ojca dziecka, gdy się zostaje samą, aby coś takiego napisać. Zupełnie normalną myślą jest: hej, nie ma sprawiedliwości, jak to możliwe, przecież tyle zrobiłam, tyle pracy włożyłam, tyle wysiłku, tyle pomocy od innych ludzi. Asia myślała do końca, a raczej myśli do końca, o innych ludziach, o tym, by nieść nadzieję. I powiem wam, że dla mnie to jest niesamowite. I podziwiam jej dojrzałość taką życiową. Fajnie, że mam w otoczeniu takich ludzi. To daje wiarę naprawdę na przyszłość, że nasze społeczeństwo może nie jest takie słabe i niedobre, jak mogłoby się wydawać. A Asi życzę dużo wytrwałości w tych ciężkich chwilach. Wiem, że łatwo jej nie będzie, ale myślę, że ma bardzo dużo życzliwych i dobrych ludzi dookoła siebie. I wiem, że przetrwa i da radę. To teraz czas na nieco przyjemniejszą opowiastkę. Chociaż tam to też była bardzo przyjemna, krzepiąca i taka dająca wiarę w ludzi. Ale to taka teraz z mojego życia.
Któreś z was mnie zapytała, czy gotuję również teściom. No to przede wszystkim u nas teściów w domu praktycznie nie ma. Teściu jest na kontraktach. Po prostu pracuje za granicą bardzo dużo. Jak wyjeżdża z domu, to nie ma go nieraz i pół roku. Zatem jak są, to oczywiście, że tak, częstuję. Bardzo często również sama teściowa gotuje wtedy. A my tylko tam wybieramy, co nam pasuje, co nie. Ale pierwszy raz, w momencie, gdy przyjechał teściu z zagranicy, wiecie, chciałam się pokazać z tej dobrej strony gotującej, zrobiłam kurczaka grillowanego bodajże z jakimiś ziemniakami i mizerią, czyli bardzo prostego. No. Wyszedł naprawdę smaczny. Doniosłam teściowi na tacy, ładnie podałam do pokoju. Teściu wziął, jeb wszystko na podłogę, natychmiast mu się wywaliło. Nie chciał mi robić przykrości. Nie chciał dawać się, znać, że coś nie tak. Pozbierał to biedne wszystko na talerz i zjadł. O Boże, panie teściu, pan mnie zabije, że opowiadam tę historię, ale to jest za namową Kuby. Natomiast było to dla mnie niesłychanie miłe, że ktoś nie chce mi zrobić przykrości, bo wiecie, normalny gościu to by wziął, wywalił, wziął coś z lodówki, zjadł. A tutaj teść zachował twarz do ostatniej chwili boju. I do dzisiaj to wspominam, myślę, że to będzie taka nasza rodzinna anegdota. A na obiad dzisiaj kurczak w warzywach. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę na plackę ziemniaczanego, to również jest. Aczkolwiek myślę, że jeżeli to tylko teściowa się na niego skusi, bo nam niedobrze robią ziemniaki. Dzień dobry bardzo. Piątek poranek. Lecę na tutejszy targ szukać giga wielkiego słoika. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy. Na tym targu jeszcze nie byłam. Zatem jestem bardzo ciekawa, co tam zastanę i jak to będzie wyglądało. Idziecie razem ze mną. Nasze czarne maleństwo na przeglądzie przed długą trasą. Mam nadzieję, że wszystko ok, będziemy mogli szczęśliwie ruszyć i dojechać. Ale na ogół to jest tak, że przed wyjazdem zawsze coś nam się musi wydarzyć, przetrafić. Zatem kto wie, co tym razem. Dzień dobry. Mama właśnie opowiada, jak ja bardzo w nudny sposób kanał prowadzę i jak bardzo monotonnie. No właśnie. Memo. Słuchaj, póki ty jesteś na tym kanale, widzowie nie będą odchodzić, także pamiętaj, że... Tylko uciekać. Nie. Gwiazdą tegoż przedsięwzięcia jesteś ty. Ach, jaka jestem dumna. Tak, idziemy odebrać paczki z paczkomatu. Nie mówiłam wam, ale udało się nawiązać współpracę z Bonfrixem. Pani Małgosia się do mnie odezwała, że czemu nie dajesz drugiego filmu, który obiecałaś, że będzie zrobiony. I zaproponowała, że tak po prostu najzwyklej w świecie da nam jakiś tam bon i będziemy mogli wykorzystać na nasze potrzeby. I tak jak obiecywaliśmy w filmie pierwszym z Bonfrixem, tak zamówiłam trochę rzeczy dla mamy, niespodzianek. Wiem, że wszystko nie przyszło już, tylko będzie to dosyłane w kilku partiach. I dopiero jak wszystko dojdzie, to będziemy mogły w sumie nagrać jakiś zbiorczy film z pierwszą reakcją, także nie wolno otwierać paczek do tego czasu, mamo. Tak, paczek nie otwieramy. W sumie to musimy się tędy. No, bo do paczkomatu. Także paczek nie wolno otwierać do tego czasu. Mama jest zawiedziona, smutna i rozczarowana. Ale jakoś podejrzewam. Słuchaj, ja wiem, co tam jest. A mama wiedzieć nie może. Nie, no to ma być niespodzianka. Nie. Tak. Ja chcę, bo będę tupać. Położę się na chodniku. Nie, może lepiej nie. Mrużymy oczy, ale idziemy bardzo pod światło. Zatem przepraszamy. Wczorajsza podróż, powiem wam, była bardzo męcząca. Ja wiem, że obiecałam live'a z trasy, ale byliśmy tak zmęczeni,
że mieliśmy energię kanapki z serem. Zatem nie chcieliśmy wam pitolić nudnych głupot i odpuściliśmy. Kuba jak przyjechał do domu, to w 30 sekund po prostu odleciał, poszedł spać i nie było go. Nie było go. Dokładnie. Kuba padł natychmiast. Mamo, ale co u ciebie słychać? A ja wróciłam ze zdziałeczki, ale zbierałam grzybów. A ostatniego razu to nie wiem ile, nie liczyłam ich, ale ze 27 borowików w jednym miejscu. Ach, jaki to był szał. Dlaczego 27, a nie 28? A to tego nie wiem. No ale z koloru nie liczyłaś? Ciekawa jestem, skąd ci się wzięła ta liczba. Siódemka? No? Nie wiem. Tak sobie strzeliłam, bo szczęśliwa nie liczyłam. Siódemka. Ale dosyć sporo ich było, no. Może niepełna trzydziestka, ale było. A jeden to był jak mały taborecik. I co ciekawe, nie robaczymy. I tak pięknie się zesuszył, że byłam zdziwiona. Pozazdrościć powiem wam, my się z Kubą wybieramy na grzyby do Puszczy Kozienickiej na niedzielę. Mama już jest szczęśliwą posiadaczką paczki. Wymacaj, jak myślisz, co to jest? Spodnie. Chyba za mocno macasz. Chyba spodnie. Nie tylko, coś tam jeszcze jest. O, jest jeszcze coś. Słuchajcie, ja po węchu, ale no nie mogę sobie otworzyć, no. No chwilowo nie może, mam otworzyć, przyjdą wszystkie paczki, zrobimy pierwsze wrażenia z otwierania, ale paczeszka do termu. Kiedy wyjeżdżasz? Tak to się mama chce pozbyć własnego dziecka z domu. Idziemy do sklepu z większą odzieżą. Muszę znaleźć coś na poniedziałkową konferencję, bo jestem w czarnym tyłku. Niby coś tam mam, ale wszystko wydaje mi się niewłaściwe. Pomimo dwóch pełnych szaf, nie mam w co się ubrać. Kobiecy problem, ja wiem. Takie też nas. Na drodze już cudowna polska jesień. Liście powoli się żółcą. Wszystko staje się takie bardziej nostalgiczne, powolne, ładne. Ja powiem wam szczerze, że bardzo lubię tę porę roku. Może nie do końca jest to... Dziękuję. Dziękuję za przerwanie mojej tyrady. Może nie do końca jest to moja pogoda, bo wolę jak pada, ale i tak jest ładnie. Jedziemy... Może teraz się pokażę. Jedziemy do Kozienic, do Puszczy Kozienickiej i mam nadzieję nazbierać grzyby od niej. Czy to się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Jesteśmy w Puszczy Kozienickiej. Jak na razie zbiory bardzo marne. Ale przynajmniej ładnie się chodzi, jest bardzo ładnie tutaj, powiem wam szczerze. Nasza przygoda z Puszczą Kozienicką dzisiaj dobiega końca. Zbyt dużych wyników nie mamy, więc zebraliśmy zupełnie nic poza tym, co pokazywałam wam w wiaderku. Zatem czas przyjąć azymut Warszawa. Wracamy do domu. Trochę połaziliśmy, poodpoczywaliśmy i nabraliśmy świeżego powietrza. To jest bezcenne. No to co? Jedziemy do domu!